Szanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Gringrów, a to jest kolejna z darmowych gier na Steam. A nie przedłużając, może sobie znajdźmy jakiś serwer na szybko. Tylko jak to się kuźwa robiło? Internet. Mój pies dosowa się czkawki. Dobra. Jakby to tutaj zrefreshować, żeby było spokojnie, było dużo graczy. Players 4, coś tam. Washington tutaj. Dobra, nie będzie ten Mirage server, bo mi się kojarzy z Counter Strike'u Global Offensive'u. O Jezus! Wiecie. A. Już chciałem siusiaka narysować, ale czemu to mam tylko takim małym okienku? Dlaczego mam 1 FPS, teraz 160? Coś tu się popsuło. Czy mogę zmienić tu kamerę? Chyba nie mogę. Dobra. Jest ciemno, to mi się trochę nie podoba. A nie, to nie Minecraft, zapomniałem. Kurwa. A motor? Mogę jechać motorem? Locked. To chyba znaczy, że nie wsiądę. I jest to darmowa gra na Steam. Jest to trochę Minecraft. No może nie. Może jednak trochę nie Minecraft. To mi wygląda jak czyjaś baza. Bo to chyba jest czyjaś baza. To bez kitu jest czyjaś baza. I ja się tu wrąbałem. Dobra, ale to może olejmy to. Mapa. Aha, nie mamy żadnej mapy. Inwentory. Inwentory pod G. Też nic nie mamy. Dobra, to trzeba iść gdzieś coś polutować. Mapy nie mamy, inwentory nie mamy. Jesteśmy w totalnej dupie. Mamy 100% życia. Mamy bardzo... Znaczy nie, no mamy w sumie spoko jedzenie, mamy spoko wodę, radiacja, nic. Sprint się robi. No to trzeba znaleźć jakieś miejsce do przelutowania. Tu jest na pewno niebezpiecznie. Bo to jest chyba serwer prywatny. Ej, to jest jakiś kit komenta. Ukośnik kit. Ukośnik... Aha, to chyba tak nie działa. Tak mi się coś wydaje. Ale chyba tam coś jeszcze jest, jakieś miasteczko, czy mi się wydaje... A może tu? Nie, nigdzie nie ma miasteczka, jesteśmy w totalnej dupie. No, w każdym razie, kiedy grałem w to ostatnio ze znajomymi, to nawet przyjemnie było, takie powiedzmy, a little battle royale. To też będzie zamknięty, tak? No, locked, no pewnie, że... takie powiedzmy battle royale, bo rozpiliśmy się, ciągle lutowaliśmy i była rozpierducha w kółko, więc nawet spoko to było. Czy jest miasteczko, czy to jest budowane przez Grasza znowu? Chyba jakieś małe miasteczko. No, miasteczko, to spoko. I było całkiem spoko. Ta gra zawiera chyba jakieś mikropłatności. Czy się można było kupić jakąś tam wersję premium, czy coś takiego? O, gdzie ty jesteś, ty? No. Co te zombie są takie dziwne? A tu jeszcze jeden gdzieś biega cały czas. Tu jest. No, chciałbym cię trafić, wiesz, jednak tym siekierą. Dobra, umarł. Tylko, że ja też z tym HP teraz tak trochę średnio bym powiedział. Wyszedłem. Dziwnie się teleportował cały czas. No ale dobrze, jakiś bandaż możemy też znaleźć. To jest pistolet. Czy ja właśnie nie mam nic w ręce? Nie, no mam pistolet. Pod jedynką mam pistolet, pod dwójką mam siekierę. Dobra, pod G, czy mam jakiś bandaż? Przydałby się, bo mam 35% życia. O kuźwa! Jezus, ale się przecież uderzyłem w głowę. Ammunition box. No, maszeta, ale myślę, że to będzie lepsze, ta siekiera strażacka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Graczy żadnych tu nie widzę. O, mam tylko 3 ammo.
No tak, na czym ta gra polega? Są też różne tryby w tej grze, no ale najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że to jest gra darmowa, w którą grają setki osób, jakie tysiące nawet bym powiedział. Bez kitu tyle osób to gra. Co tu mamy? Ja bym chciał jakiś bandaż, wiecie, bo to by się przydało. No myślę jednak, że mógłbym to jednak ekwipować jakoś, tylko chciałbym wiedzieć jak. Właśnie w ten sposób. Już czuję się nieco pewniej z tą bronią. Jak mi jakiś gracz wyskoczy, to wiecie, UPIA, motherfucker, czy UPKA, UPKA, jej. No i co? Nic co ciekawego nie ma póki co. Żadnej bandaży nie widzę. Woda? Co to jest? Ale mógłbym to użyć chyba, nie? Tak, mógłbym? Zregeneruje mi trochę HP? Zregenerował. Dobrze. Tak miało właśnie być. Tak sobie mu to zaplanował. Czy to, co to jest? Kasa fiskalna, ale myślę, że podczas jakiejś tam apokalipsy to tak średnio z pieniążkami. Tak średnio się przydają. Tak, także wiecie, na czym to polega. Jak widzicie, można też budować bazy, co jest jakimś tam sporym plusem. Szkoda, że ta gra jest tak. Szkoda, że trafiłem akurat na serwer, gdzie jest noc. Ale może trochę postrzelamy. Zmieńmy na. Jest safety. No to już lepiej bursta. Oj, chyba jednak był. Aha, są headshoty. Coś jeszcze? Ktoś chce się jeszcze rzucać na mnie? Dobrze. O, dobra, ciebie już możemy rozwalić chyba. Dobrze. A co to jest to? Dobra, ten zombie się to na mnie rzucił. Tak było, naprawdę tak było. Ej, trochę ich tutaj było. Tak było, a było, było. Dobra, weźmy to, zjedzmy. Nie, to bandaż jest, dobrze, to nawet lepiej. I to, chociaż nie wiem co to jest, to weźmy to. Coś mi tam odnowiło. Dinner, to może być jedzonko. Tak bym stawiał, nie? Skoro to restauracja, to. No, to, żem poobstawił. No, no ale żebym obstawił, ale, ale jedzenia, chociaż puszki nawet jednej nie ma. No klikam R, żeby zreloadować i nie mogę. Dupa. Ale coś się zbugowało. W każdym razie gierka uważam, że jest całkiem spoko. Nie wiem, czy granie na prywatnych serwerach to jest coś mądrego. No bo wiadomo, że na prywatnych serwerach są zupełnie inne zasady, niewidzialny pies! A masz! Znaczy niewidzialny, no nie jest widzialny, tylko... Oj, chyba umrę, oj, chyba umrę. I teraz gówno widzę, nie? Tu jest. Umor. Dobra, to jest apteka. Więc może chociaż jakiś jeden item, który mnie wyleczy. Nie? Żadnego? Halo. O, szafki. Duże strzały. I się trzęsę, jakbym podaczki dostał, więc może zmienił broń.
Bo wiecie, co mi się nie podoba? Tu nie mogę tego przeładować. No, nie mogę tego w ogóle przeładować. Nie wiem, co się stało. Reload to jest na ry, więc dziwna sprawa. No ale dobra, gość usłyszał mnie. On gdzieś tu jest. Tylko gdzie? Czego tam widziałem z tyłu? Aha, skakać też ciągle nie mogę. Bo... Tam? Ale też mi się zrobi w części, cholera. No więc skakać jeszcze nie mogę, bo jest stamina. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gościu? Na pyrę go będziemy zarawalić. Aha, no 10 dolców. Co przed sekundą byłem, to nic nie... No, powiem wam, że już się nieciekawie dzieje. Teraz się już boję. Co widać? No, nic ciekawego tu nie ma. Musi tu być ten gościu. Dobra, no może jednak ominiemy tych gości tutaj. A nie, to jest pancerz się samochód. Myślałem, że to gościu coś tutaj... To jest zombie, dobra. Dobra, umarł. Myślałem, że to jest gościu, bo tak za dobrze wyglądał jak na zombiaka, muszę powiedzieć. Cobra Box. I czemu ja nie mogę broni przeładować? To też mnie interesuje, bo to jest głupie, że nic się nie da. Znaczy, że no coś blokuje mi tą możliwość. Dobra, jeszcze raz spokojnie, może teraz się uda. Albo mam samo HP, no nie wiem, no. Świeczka. Co to jest? Co to jest to? A to? No, nic, nie wiem, nic nie działa. No, przeładuj. Trzymam R. Klikam R. No, słyszycie, że nic się nie dzieje. A mam dobry karabin. Lipa trochę. No chyba, że się zbugowało ilość amunicji. Ej. Czekajcie. To przeładowało. Jezus, jak ty się trzęsiesz, chłopie. Uwaga. Nic. Pusta broń, która nam nic nie daje. Dobra, idziemy. Tu jest ich bardzo dużo. Właśnie chciałem powiedzieć, że jestem na hita od typka. I właśnie mnie złożył. Dobra, jeszcze jedna szansa, ta farma. 100 HP. Coś tam. Trzy zombiaki widzę. Trzech farmerów. Czterech. Pięciu. Średnio bym powiedział. O nie. Rej tam. Dobra. O, chyba czapkę widzę. Czy czapka w sumie nie daje mi nic, ale... Fajnie ją mieć. Co to jest? Mogę coś zasadzić? To chyba jest jakaś pułapka. Oj. I portki, jak wyglądam? No spoko. To
by się przydało też coś, jakąś broń. O, mamy coś. Strzała. No strzałą to ja raczej dużo obrażeń nikomu nie zadam. A tu co to jest? Corn seed. Okej, aha, to są te nasionka, tak myślałem właśnie. No powiem wam tak, loot nieciekawy. Przydałoby się cokolwiek tutaj zdobyć. No nie no, spodniami tutaj raczej bić nie będę, szanujmy się. Oj, na tej farmie jest troszkę więcej tych typków. W sensie nie, zombiaków wewnątrz. Jak będę wystarczająco szybki, to zdążę znaleźć jakąś broń. No właśnie o tym mówię. Dobra, jakąś tam broń zdążyłem znaleźć. Aczkolwiek to nie jest szczyt moich możliwości, jeśli chodzi o znajdowanie rzeczy. No ale bez szału póki co. No. Aha, dobra, prawy przycisk myszy, czyli mocniejszy atak, również zabiera mi staminę. Czyli w sumie wszystko jest tu przemyślane. O, biała koszula, to w sumie miło. Będę wyglądał jak typowy farmer. I jeszcze takie portki. I gitara. A może taką koszulę? Na krótkim rękawie. I czapeczkę taką, o. Kuźwa, za bardzo się w Simsy bawię, nie? No ale dobrze. No w sumie to nic ciekawego nie ma do roboty. Dobra, jeszcze raz. Dobra, i jeszcze raz. Dobra, umarł. Koszula z niego wypadła. Nic ciekawego. Ale gra jest naprawdę bardzo przyjemna. I może przejdę do już podsumowania tej gry, bo już gram 15 minut. I nic ciekawego wam w sumie nie pokazałem. A! No! Padnij gdzieś! Dobra, padł. Gra jest darmowa, więc już na start ma sporo punktów. Nie ma jakiegoś wielkiego systemu mikropłatności, więc to jest dodatkowy plusik według mnie. Ty tam pies rej zamknij. Dobra, umor. Nie ma zbyt wielkiego systemu mikropłatności, co również działa na jej ogromny plus. Jest bardzo ciekawa, żadnego podłoża popularnego raczej nie ma, w sensie apokalipsa zombie i tyle. Jest w świecie takim, no nie mogę powiedzieć Minecraft. Bo jedynie postacie są jakby wzorowane, podobne do tych ze świata Minecrafta, ale tak naprawdę ta gra jest zupełnie, zupełnie inna. Mamy tutaj jakieś systemy, jakieś zależności, budowanie bazy, zdobywanie drewna i takich innych pierdół też w tej grze jest, co wpływa bezspornie na jej plus. I moją końcową oceną, tak myślę, będzie ocena... 7 na 10, bo są o wiele lepsze gry, chociaż pamiętajcie, że nie oceniam gry przez pryzmat tego, jak ja w tym momencie gram, tylko ogólnie, i nie oceniam gry przez pryzmat jej grafiki, bo tutaj to, no wiadomo, że jak ktoś niby taki gier, to zostawia to trochę do życzenia. Jakiś US Army w ogóle tutaj mamy, to chyba my zabijemy US Army żołnierze, to super. I tak się skończyło. Trzeci US Army żołnierz. Dobra, a tu jak wejdę? O nie, nie mogę skakać. Elo. Dobra, to w takim razie 7 na 10 to jest końcowa ocena. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.